Cześć wszystkich, witam w newsach i analizach. Nie będę dużo gadał, ponieważ nie mogę się doczekać. Obejrzyjmy razem trailer, który dropnął dzisiaj, a w zasadzie teaser trailer do Rogue One. Star Wars. Jedziemy. Jeszcze go nie oglądałem, także. State your name for the record. Jyn Erso. Forgery of imperial documents, possession of stolen property, aggravated assault, resisting arrest. On your own from the age of 15, reckless, aggressive, and undisciplined. This is a rebellion, isn't it? I rebel. Praktyczny efekt. We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it. Is that clear? Yes, sir. What will you do when they catch you? What will you do if they break you? If you continue to fight, what will you become? Oh boy, oh boy, oh boy. Jeśli ktoś myślał, że Rogue One czy inne spin-offy Star Warsów nie będą tak ekscytujące jak oryginalna czy nowa saga, to się mylił. Tak przynajmniej można wywnioskować z tego teasera, prawda? W gwoli ścisłości, akcja filmu Rogue One dzieje się przed czwartą częścią, czyli przed Nową Nadzieją, i dotyczy ona grupki rebeliantów, która ma za zadanie wykraść plany Gwiazdy Śmierci. W zasadzie wiemy, że to się im uda, ciekawe jakim kosztem i w jaki sposób, a wiemy, że im się to uda, ponieważ te plany właśnie są ukryte w R2-D2 w czwartej części, a potem wykorzystane do wysadzenia Gwiazdy Śmierci przez Luke'a Skywalkera. Jak nie wiecie, jak zacząć trailer, to właśnie tak. Ja myślę, że już jestem sprzedany po obejrzeniu pierwszego ujęcia, w którym słyszę oryginalną... Tum, tum. Budzi się we mnie małe dziecko. To jest nasza główna bohaterka, Jyn Erso, grana przez Felicity Jones. Chciałem powiedzieć Felicity Smoke, jak w Arrow. którą budują tu naturalnego badassa. Sugerują, że jest winna podrabiania dokumentów, napaści, posiadania kradzionego mienia, stawiania oporu. Od roku 15 życia sama dla siebie walczy. Znaczy, jest wychowana przez ulicę, jak rozumiem. Agresywna, niezdyscyplinowana. Ta kobieta tutaj nie mówiła w ogóle, to jest Mon Mothma, która, jak rozumiem, w trakcie trwania nowej trylogii wciąż żyje i jest dalej politykiem, no ale tym też zajmiemy się kiedy indziej, myślę. Jakbyśmy się tutaj zastanawiali, że nie, ona jest tutaj też, jak ona, taka dziewczynka, jest... gdzie ona? Taki badass, bez przesady, no nie? Znowu budują kobiece charaktery tylko, to? Tak? Boom! Potrafią zrobić mocny, silny, kobiecy charakter, prawda? Mamy Rey w nowej trylogii, mamy Jyn Erso w spin-offie Rogue One. No co tu dużo mówić, świetnie im to wychodzi. Ta choreografia tutaj, która jest pocięta, jak ona walczy ze Stormtrooperami, bardzo przypomina mi moment z pierwszego traileru Batman v Superman, gdzie Batman przechodzi przez tych kilku tam terrorystów, czy łotrów, whatever ich nazwać. Tam też to było pocięte, ale było widać przez te 3 sekundy, że tak, to wygląda dobrze. I tutaj jest to samo, mam to samo uczucie. Mogę się mylić, bo zobaczymy, jak to będzie wyglądało później w trailerach, czy w filmie, ale wygląda to świetnie. To pierwsza uwaga. Zobaczcie te praktyczne efekty. To jest to, co odgrywa bardzo ważną rolę. To jest to, jaki wniosek wyciągnęli po prequelach, gdzie nadużycie słabych CGI-owych efektów zdenerwowało dużo fanów, w zasadzie wszystkich. Przed Force Awakens J.J. Abrams mówił i pokazywali to na każdej możliwej konferencji prasowej. I okazało się to prawdziwe, że wykorzystują praktyczne efekty. Wybuchy, no...
wygląda świetnie. Scena mówi sama za siebie, prawda? Młoda. Lucasfilms. Zobaczcie, jak ta muzyka narzuca poważny ton temu trailerowi. Jak generalnie filmy Star Wars sugerują taki świat bajkowy bardziej, tak? Mamy Jedi, moc, taki budzą się w nas dzieci. A tutaj pokazuje nam to troszeczkę jakbyśmy... Jest klimat budowany bardziej, jakbyśmy oglądali jakiś film powstańczy, jakiejś wojnie. Piękne zdjęcie, old school, Star Destroyer w tle Gwiazda Śmierci. Niesamowita gra światła. Jeśli ten film nawet nie spodoba nam się z jakichś przyczyn, jakikolwiek, myślę, że będzie niesamowitym spektaklem wizualnym, dopracowanym, jak widzimy, kapitalnie. Wiem, że trochę jestem kupiony przez ten teaser, no ale ciężko nie być. Dajcie znać, czy was ten teaser kupił w komentarzach. Takie przekorne, yes sir. Jestem bardzo ciekaw, kto to jest, jeszcze nie wiem, mam pewne podejrzenia, ale no tak naprawdę niewiele wiemy jeszcze o postaciach tego filmu. Ciekawe, gdzie jest Darth Vader, nie? Szkoda, że go nie było w tym trailerze, ale gdzieś tam przecież musi być. Świetne zdjęcie kolejne. Powrót do przeszłości normalnie. Powrót do przeszłości, czasy Nowej Nadziei wcześniej. Jakiś wóz opancerzony, Stormtroopersi, broń. No ja już mam ciarki, nie? Odzywa się we mnie nerw po prostu. To jest to, co rzucili dzień wcześniej, czyli ujęcie z tym w czarnej zbroi Stormtroopersem. Świetnie to wygląda. Wszystko wygląda tak realistycznie, tak... Zobaczcie, tutaj zatrzymałem, bo wiem, że będą wybuchy. Zobaczcie, jak niesamowite to widać, że to są... No oczywiście jest to CGI na pewno, ale jak widać w tym szczególnie kolejnym ujęciu praktyczne efekty. Świetne sceny, naprawdę. Widać, że to jest tak jak w tych scenach na pustyni, co jeśli oglądaliście Behind the Scenes o The Force Awakens, to aktorzy Boyega i Daisy Ridley opowiadali, jak JJ powiedział, uciekajcie, będą wybuchy za nimi. I naprawdę były za nimi wybuchy. I tutaj jest to samo. Zresztą w ogóle widać, że w filmie będzie bardzo dużo tej rozpierduchy, tych wybuchów. Tutaj jest widać zdobywanie jakiejś plaży. Nie wiem, co to się dzieje, ale wygląda ciekawie. To przypomina wręcz, zobaczcie, ta muzyka przynajmniej tak, tak ten teaser sugeruje, jakby to było jakieś lądowanie w Normandii, poważna muzyka, zagrożenie śmierci i te AT-AT oldschoolowe, które, no umówmy się, nie wyglądały aż tak groźnie w oryginalnej sadze, w Imperium kontratakuje, w bitwie o Hoth były, no jednak widzieliśmy je z perspektywy samolotów, znaczy myśliwców, X-Wingów, gdzie był Luke Skywalker, gdzie raczej widzieliśmy, że nie zginie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj widzimy je z perspektywy ludzi, którzy biegną. I wygląda to przerażająco, prawda? Wygląda świetnie. Piękne wizualnie zdjęcie. Zbroi. No jak dla mnie, teaser jest po prostu świetny. Nie mogę się doczekać grudnia. Premiera 16 grudnia 2016 roku. No cóż. Na dzisiaj to tyle. Dzięki bardzo za uwagę. Napiszcie koniecznie, jak wam się podobał teaser. Co wam się najbardziej podoba w tym teaserze, tak naprawdę? Jaki jest wasz najjaśniejszy punkt? Co wam mówi, że to będzie świetny film, albo co wam mówi, że to będzie kiepski film? Także napiszcie koniecznie swoją opinię. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.